Cześć, dzień dobry. Kto dzisiaj pierwszy napisze mi cześć? Jak tam u Was? Powiedzcie, Andrzejki, kto z Was, proszę bardzo, kto z Was wczoraj balował na imprezie Andrzejkowej? Prosto z imprezy poszedł na kebaba, a potem prosto do biura, do pracy. No, kto z Was? Chcecie powiedzieć, że nikt? Jesteście już starzy, po prostu. No, trzeba sobie czasami prawdę w oczy powiedzieć, tak? Jeżeli się woli Andrzejki spędzać z Netflixem, a nie na imprezie balować do rana. Zimno tutaj u mnie, śnieg za oknem, chociaż wiecie, u nas w Szczecinie nad morzem to tego śniegu jest mało, ale tam widziałam w telewizji, że gdzieniegdzie śniegu nasypało. Napiszcie mi, skąd jesteście, to później, jak nie będę wiedziała, to na mapie zerknę. I czy u was jest śnieg? Bo u nas jest tak pięknie, tak biało. Dzieci bałwany lepią. No wiecie, takie jingle bells, już święta. Od jutra 1 grudnia, więc od jutra będę Natalię katować wszystkimi piosenkami świątecznymi. A dzisiaj będzie o usłudze deluxe. O usłudze. Tak my ją nazwałyśmy u nas w kancelarii. My, czyli Natalia Gorczyca, moja przyjaciółka, moja wspólniczka, według wielu najlepsza doradczyni podatkowa na świecie. I ja się nazywam Karolina Kozłowska, jestem menadżerką naszej kancelarii i nie tylko naszej kancelarii. I można się do mnie zapisać na konsultację, jakby ktoś chciał. Troszeczkę z usług menadżerskich moich skorzystać, to zapraszam na naszą stronę księgowerewolucje.pl. A razem z Natalią prowadzimy księgowe rewolucje, jak widać. Znaczy, nie wiem, czy wy nie widzicie w odbiciu lustrzanym ogólnie, bo ja tutaj siebie mam podgląd, to ogólnie wszystko odwrotnie. Księgowe rewolucje uczymy, jak prowadzić biuro rachunkowe, przede wszystkim biuro. Żeby mieć kasę, żeby mieć luz i żeby mieć czas. O, i Jadzia, i Marta, i Marcin. O, chłopak, proszę bardzo. Chłopaków tutaj dużo nie ma. Pozdrawiam Marcina. Nie wiem, gdzie jest teraz Marcin, ale też ma śnieg. I widzę, Marta ma śnieg. I Jadzia, nie wiem, czy masz śnieg u siebie, ale dzień dobry wam wszystkim. Usługa deluxe. Co to jest? Znaczy, no, sama nazwa wskazuje, że coś w niej musi być luksusowego. I jak mnie znacie, to najczęściej jest to luksusowa cena. Ale usługa deluxe charakteryzuje się tym, że dezorganizuje nam pracę w biurze, wymaga jakichś wyrzeczeń lub zmiany planów. No i jest oczywiście najczęściej zrzucana przez klienta na ostatnią chwilę. I to jest usługa deluxe. Klientowi bardzo zależy, żeby coś dostać, na przykład bilans, bo on coś po prostu potrzebuje, albo on idzie jutro podpisać umowę leasingu, więc on jutro potrzebuje po prostu tyle papierów w związku z tym. I oczywiście, że się właśnie przed sekundą o tym dowiedział, że będzie ten leasing brał, prawda? On na przykład wyjeżdża z bąbelkami na wakacje, więc on dzisiaj przyniósł te papiery i dzisiaj musi dostać wyniki. Myślę, że każdy z nas spotkał się w swoim życiu z taką usługą deluxe, którą klient nam chce zlecić. Tak, zlecić. I to jest słowo klucz. To jest jeden z moich ulubionych czasowników. Poza różnymi innymi wyrażeniami typu z góry. Albo proforma, to jeden z moich ulubionych i najczęściej stosowanych w życiu słów jest czasownik zlecać. Tak, więc te bilanse na popołudnie, te leasingi, te umowy u notariusza, które on ma jutro rano, więc on się po prostu musi dzisiaj dowiedzieć, bo on ma jutro przecież kupuje coś, nieruchomość za 2 miliony, więc on po prostu potrzebuje doradztwa podatkowego na przykład. Teraz, dzisiaj, no bo jutro ten notariusz. Z takich ciekawszych, bardzo często spotykanych, praktycznie co roku spotykanych, to jest uwaga, zeznanie roczne. Nie wiem, czy zdarzyło Wam się przyjąć zlecenie 30 kwietnia na PIT-a rocznego. To jest też usługa
przynajmniej 30 kwietnia dla mnie usługa deluxe. I no cóż, wiąże się z luksusową ceną, ale o tej cenie to za chwilę. Chcę Wam tylko powiedzieć, że takie prośby, my sami zresztą wiemy, kiedy coś jest usługą taką wykraczającą ponad normę, ponad zwykłe czynności w biurze rachunkowym. Ja nie mówię o jakimś wydruku, jak klient napisze maila albo zadzwoni i poprosi o wydruk książki przychodów i rozchodów za ostatnie 3 miesiące, bo on gdzieś tam coś tam, tak? Przysłowiowe 2 kliki. Ja nie mówię o czymś takim, co rzeczywiście no, nie zburzy całego planu mojego dnia albo planu moich pracowników. Ale my czujemy i my wiemy, kiedy coś wykracza poza zwykłą współpracę i poza zakres trochę naszej umowy. No bo jak klient przynosi dokumenty 20 rano, bo on jutro jedzie na urlop z bąbelkami i on dzisiaj musi te podatki, bo potem już nie będzie mógł, bo potem po prostu nie będzie miał zasięgu, będzie na plaży i drinki z palemką pił i on nie będzie miał głowy do podatku wtedy. I więc on dzisiaj musi dostać te wyniki. No to okej, przecież my mamy na usługi księgowe podpisaną umowę, prawda? Ale przynajmniej w naszej umowie jest zapis, że klient ma termin do 7 na udostępnienie nam wszystkich dokumentów, tak? Jak on przychodzi 20 i chce na dziś wyniki, bo on po prostu wieczorem ma wylot, no to jest dla mnie usługa deluxe, która oczywiście wiąże się z dodatkową płatnością. I to może być dla niektórych klientów niespodzianką, że księgowa chce dodatkową kasę za taką usługę. No, ale tak samo niespodzianką jest dla nas jego informacja, że on coś potrzebuje na jutro, tak? Albo na popołudnie. Chcę powiedzieć, że dla klienta nie było to niespodzianką najczęściej. To, co on nam zleca, to on o tym wiedział już wcześniej. Najczęściej wiedział przecież, że będzie kupował nieruchomość za 2 miliony. On się już przygotowywał, on jeździł oglądać, on już gadał, on się z notariuszem umawiał, nie? On wiedział, że będzie brał leasing. On przecież już oglądał te auta, pojeździł, wybrał. Przecież on już to wszystko wiedział. Więc dlaczego nam wcześniej o tym nie powiedział? Dlaczego nie uprzedził, że taka sytuacja będzie miała miejsce, że mniej więcej za tydzień? Tak. Klient jest dorosły, zakładam, że jest dorosły i ma mózg. Umie podstawowe rzeczy zaplanować w swoim życiu i może nas o tym poinformować. Więc te jego sytuacje typu bilans na wieczór, na popołudnie, bo on ma jakieś spotkanie, bo on coś będzie brał, jakiś kredyt, to nie są dla niego niespodzianką. Tak? Chcę Wam powiedzieć, że to nie jest dla niego niespodzianka, to jest tylko dla nas niespodzianka. A skoro jest to dla nas niespodzianka i ja muszę w związku z tym siedzieć po godzinach i pracować, no bo z czym się wiążą takie usługi deluxe, takie po prostu wrzutki, takie zlecenia jednorazowe najczęściej. Najczęściej kojarzą się z pracą po godzinach. Moją albo moich pracowników. No wszystko jedno, jednemu i drugiemu trzeba za tą pracę zapłacić. I ja pracownikom płacę za nadgodziny i mi się kasa też należy za moje nadgodziny, tak? Ja miałam na przykład super wieczór z Netflixem zaplanowany, a nie siedzenie nad bilansem dla klienta, więc po prostu kasa za wytężoną pracę po godzinach się po prostu należy jak to się mówi, jak psu Micha. Tak się mówi? Czyli jak psu Buda. O, nie wiem. Nie pamiętam dokładnie. Więc to, że to będzie usługa dodatkowo płatna, to przynajmniej dla mnie i mam nadzieję, że już dla Was też, bo już parę takich spotkań tu mieliśmy w cztery oczy i dla Was już też je zakładam. Pomału to oczywista oczywistość, jak mówił klasyk, że się za to bierze dodatkową kasę. No, poza tym to dezorganizuje nam pracę, tak? My mieliśmy plan, że dzisiaj siądę i zrobię coś. Pracownicy nasi też mają takie plany. Nikt nie lubi, jak mu się tak wrzuca nagle, słuchajcie, no czy wy lubicie,
jak coś po prostu wypada, wy mieliście mieć plan, że tu wiedzieliście co po kolei i tak dalej, i tu po prostu bach, wpada wam jakaś bomba. No nikt tego nie lubi. No. Burzy to cały harmonogram i to wszystko takie piękne, poukładane, i pracownicy też tego nie lubią. Też tego nie lubią, oni też mają plany, oni też chcą Netflixa wieczorem poglądać lub co innego porobić. Więc tak, więc to jest dodatkowo płatne. Zresztą w całej gospodarce światowej, jak coś się robi za chwilę, jak idziecie na pocztę i wysyłacie list, priorytet, to się płaci, tak, za ten priorytet. To, że to nie działa i jest wielką ściemą, to inna bajka. Ale jak chcemy zamówić sobie coś, żeby to było na drugi dzień, to zamawiamy kuriera i za to ekspresową przesyłkę też się więcej płaci. Więc za usługi ekspresowe po prostu płaci się drożej wszędzie, w każdej branży. W każdej branży. Kogokolwiek nie weźmiecie, kogokolwiek nie będziecie chcieli zatrudnić, jeżeli ma rzucić całą swoją robotę i zająć się waszym zleceniem, to przecież zapłacicie za to ekstra. Co więcej, jesteście raczej na to nastawieni, prawda? Jak ja bym poszła do jakiegoś, nie wiem, kafelkarza i poprosiła go, wie pan co, ja wiem, że pan ma tutaj robotę i tutaj pan robi komuś łazienkę, ale ja po prostu nie potrzebuję tej łazienki na za tydzień, za 2 tygodnie. Ja po prostu potrzebuję, tak? I to jest oczywiste, że on powie mi, jeżeli w ogóle przyjmie to zlecenie, powie mi większą kwotę. Czy to słuchajcie, no to gdziekolwiek po prostu kogokolwiek poprosicie krawcową, tak? Poprosicie panią kosmetyczkę, manikiurzystkę, żeby was przyjęła o 23, bo jutro, nie wiem, coś. To przecież jesteśmy nastawieni, to jest dla nas też oczywiste, przynajmniej dla mnie, że mogę się spodziewać trochę większej ceny za tą usługę. Więc tak, to, że to są usługi deluxe i one są płatne ekstra, to jest to oczywiste. No i teraz kwestia ile? Ile? No i to już jest mniej oczywiste, ponieważ to, ile powinniśmy wziąć za taką usługę, to po pierwsze wynika z tego, jakie poniesiemy koszty na wykonanie tego zlecenia, tak? Trzeba zapłacić nadgodziny na przykład pracownikom i dodatki do tych nadgodzin, pięćdziesiątki, setki, dwusetki, tam po prostu zależy to, prawda, od wszystkiego. Może to być też mało motywujące dla pracowników, więc możliwe, że trzeba będzie jakąś premię na przykład wypłacić, która będzie bardziej motywowała i będzie lepszym rozwiązaniem od nadgodzin tylko. Więc po pierwsze liczymy sobie takie prawdziwe koszty, które zejdą nam z konta, te wszystkie opłaty, które musimy ponieść, żeby tą usługę wykonać dla klienta. Więc wiadomo, że kwota, którą klient nam ekstra zapłaci za nasze ekstra nadgodziny, musi pokrywać przynajmniej to. My też mamy, każdy z nas ma swoją stawkę, przynajmniej powinien mieć swoją stawkę ustaloną za swoją godzinę pracy. Każdy z nas ma inną tą stawkę. Nieważne, ale każdy z nas tą stawkę jakąś ma, że bierze tyle i tyle za godzinę. Więc skoro będziecie pracować od godziny 16 do 20 nad bilansem klienta i wy będziecie go robić, no to pracownikom płaci się tak za każdą godzinę pracy plus ekstra dodatek. To tak samo dla was. Dla was się płaci za wykonaną pracę normalnie, bo klient też by zapłacił za ten bilans do końca marca za dany rok, ale ekstra za te nadgodziny musi też zapłacić, więc wy znacie swoją stawkę, więc wiecie, ile minimum należy wziąć. Minimum. No a jeszcze nie mówię, żeby po prostu był zysk, ale chociażby trzeba policzyć to, żeby wam pokryło te koszty, żebyście chociaż wyszli na zero, co jest bez sensu, no ale dobra. Czasami tylko to jest ważne. Natomiast cały jeszcze zysk jest, tak? Trzeba jeszcze na tym zarobić, bo po to prowadzicie firmę, żeby zarobić kasę, a nie żeby wychodzić na zero i mielić pieniądze. Więc żeby zarobić, trzeba narzucić marżę. No i ile to jest? To każdy sobie musi we własnym zakresie obliczyć, ponieważ nie ma na to dobrej odpowiedzi. Na przykład u nas to jest cena co najmniej razy dwa danej usługi, danego bilansu, danego zlecenia, danej godziny za doradztwo podatkowe na przykład.
zapita, za cokolwiek, co nam klient zleca, to jest co najmniej razy dwa. Co najmniej, ponieważ czasami nawet razy dwa się nie opłaca i nie jest motywujące do wzięcia takiego zlecenia, więc to jest razy trzy, razy cztery, no różnie, różnie, ale to każdy z nas sobie określa. Ja zakładam, że nie mniej niż razy dwa, bo znam mniej więcej te nasze koszty. Natomiast czasami wchodzą różne inne rzeczy emocjonalne i inne wyrzeczenia, które się wiążą z tym, że przyjmujemy to zlecenie i to też ma jakąś swoją wartość. Ja też to zamieniam na pieniądze. Ja zresztą wiele rzeczy zamieniam na pieniądze. Wszystko zamieniam w biurze na pieniądze. No i drugą rzeczą jest to, że fajnie wziąć taką opłatę z góry. Czyli z góry. My z Natalią trąbimy po prostu od lat o tym, żeby brać kasę z góry w ogóle za usługi księgowe, w ogóle w naszej branży za wszystko. No i my za wszystko niemal, że bierzemy kasę z góry. I wam też to polecam, ale dzisiaj nie będę o tym gadać. Natomiast nie jest w dzisiejszych czasach, w 2023 roku jeszcze, kiedy już latamy na Marsa, tak, i prawie już tam mieszkamy, aby zapłacić komuś kasę z góry blikiem. Mamy coś takiego w Polsce jak blik, prawda? Mamy przelewy ekspresowe, jeżeli to są grube tysiące do zapłaty. Mamy bardzo dużo narzędzi, przelewy na telefon, pełno tego jest. Można pójść, gotówkę wyciągnąć z bankomatu i przynieść. Ogólnie mamy naprawdę bardzo dużo możliwości. Klienci nasi mają dużo możliwości, aby nam zapłacić kasę z góry. To, że to rozwiązanie ma same zalety, to wiadomo, nie widzę wad. Za to bardzo dużo wad widzę, kiedy się pobiera za takie usługi z dołu. Oczywiście za każdym razem to my decydujemy, tak? Czy chcemy wziąć kasę z góry, czy z dołu. U nas to jest po prostu z urzędu, z góry. Natomiast wy możecie sobie tam doliczyć do najbliższej faktury dla klienta, jeżeli to jest stały klient, macie do niego zaufanie. No, to jest polityka waszej firmy. Natomiast widzę bardzo dużo wad takiego rozwiązania i ewentualnych ryzyk związanych z pobieraniem za takie usługi, również usługi deluxe, opłaty z dołu. Więc my z góry, żaden problem zrobić klik, 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 dwa kliki na telefonie, aby ta kasa mi na moje konto wpłynęła. Od ręki lub za 15 minut najpóźniej. Te 15 minut ani mnie, ani klienta nie zbawi. A jak klient płaci po prostu grube tysiące na przykład za taką usługę, bo i tak się zdarzało u nas, to te 15 zł za ten przelew ekspresowy naprawdę, naprawdę nie powinien stanowić problemu i żadnego wytłumaczenia, dlaczego nie może mi zapłacić kasy z góry w sposób ekspresowy. W końcu zleca ekspresową usługę, prawda? To się tak ze sobą pięknie wiąże. No i jeszcze chcę Wam powiedzieć, że są sytuacje, kiedy nie możemy, nie chcemy, bijemy się z myślami, żeby wziąć takie zlecenie. No bo można sobie tak fajnie gadać, że kasa z góry i w ogóle lecimy z tym koksem, wyceniam razy trzy i niech płaci za ten bilans zamiast 1500 to 4,5, ale czasami, i znam takie przypadki, są klienci, którym się nie odmawia, prawda? Są klienci, z którymi jesteśmy w jakiś sposób związani, od których jesteśmy zależni, którym bardzo ciężko jest odmówić. To są bardzo trudne sytuacje. Chcę Wam powiedzieć, że te sytuacje i te nasze wyrzuty sumienia lub uczucie zawodu, które sprawimy naszym najbliższym, jeżeli przyjmiemy takie zlecenie, bo byliśmy umówieni z dawno niewidzianą przyjaciółką, umawiałyśmy się na ten termin już pół roku i po prostu następne kilka miesięcy nie zobaczymy się i miałyśmy się dzisiaj wieczorem spotkać. Albo, nie wiem, obiecałam, że odbiorę dziecko ze szkoły, pójdziemy na lody i pójdziemy do kina, tak?
A tu wpada mi zamówienie na bilans, które będę siedziała i robiła do wieczora, i z tych planów nic nie wyjdzie. To są bardzo trudne sytuacje życiowe takie, które no, musimy wyważyć. I uwaga, ta waga musi mieć odzwierciedlenie w tej cenie też. Są takie sytuacje, że się boimy odmówić, bo klient strzeli focha i odejdzie. To jest nasz wielki, kluczowy klient. Więc to wszystko ma swoją cenę czasami, prawda? Przyjęcie takiego zlecenia, więc to też powinno mieć odzwierciedlenie w cenie. No i powiem tak, trzeba sobie takie rzeczy wybaczać po prostu. I prosić o wybaczenie tych, których zawiedliśmy, przyjmując takie zlecenie, bo każdy z nas indywidualnie ocenia taką sytuację i nie ma takich samych sytuacji i takich samych relacji i my doskonale wiemy czasami, jak jest ciężko przyjąć takie zlecenie lub odmówić takiego, wykonania takiego zlecenia na już. Bo tak, możemy odmówić takiego zlecenia. Oczywiście wiąże się to na przykład z naszym stresem, że klient właśnie strzeli focha i odejdzie, ale chcę wam powiedzieć, że klient i tak może odejść. On może odejść każdego dnia. To nie jest tak, jak czasami myślimy, że klienci od nas nie odejdą, chyba że coś nawalimy albo właśnie czegoś tam odmówimy, czegoś nie zrobimy. Nie, klienci potrafią odchodzić z dnia na dzień tak po prostu. I każdy z klientów waszych tak może od was odejść po prostu. Zrezygnować z waszych usług, bo to jest tylko biznes i dla nich też to jest tylko biznes. Więc boimy się tego, że klient odejdzie, ale mamy prawo odmówić wykonania usługi deluxe, tak jak każdej innej, chociaż czasami sobie tego prawa nie dajemy sami, ale chcę powiedzieć, że tak, mamy prawo odmówić. Fajnie i lepiej się czujemy, jeżeli to są, odmawiamy z takich powodów trochę niezależnych od nas, typu, no tak, wie pan co, ja bym zrobiła ten bilans, ale akurat jedyna osoba, która jest w stanie u nas zrobić ten bilans, ta moja księgowa jest teraz na urlopie, no i widzi pan, no, siła wyższa, tak? Więc takie wytłumaczenie i zwalenie na kogoś innego winy jest zawsze lżejsze i jest nam łatwiej odmawiać w takich sytuacjach. Gorzej, jeżeli decyzja naprawdę zależy tylko od nas, tak? I wtedy po prostu jest dużo ciężej, ale mamy prawo odmówić. Zawsze mamy prawo odmówić wykonania takiego zlecenia. Będą konsekwencje lub nie, i z tym trzeba się liczyć, ale jeżeli wyceniamy coś bardziej i spotkanie z moją przyjaciółką wyceniam na ważniejsze od tych pieniędzy, od tego focha klienta i w ogóle no nie, no nie, po prostu nie, no to mogę to zrobić, mogę nie przyjąć tego zlecenia. To, że klient dzwoni i on mówi, że potrzebuje bilans i wiadomo, że tak naprawdę ja muszę to zrobić, bo kto mu to zrobi, ten bilans? No jego księgowa, ja mu te księgi prowadzę, jest 30 listopada, tak, od jutra na rano potrzebuje ten bilans do banku. No ale i wiadomo, że to będzie moja robota. No ale ja mogę powiedzieć, że nie dam rady, że nie mogę, że po prostu nie mogę i nie muszę się za mocno tłumaczyć klientowi, tak? Po prostu mogę powiedzieć, wie pan co, ja wiem, że to jest dla pana ważny temat i ja gdybym naprawdę nie miała ważnego powodu, to bym panu nie odmówiła tego zlecenia. Ale naprawdę mam bardzo ważny powód i no nie mogę. Mogę panu to zlecenie wykonać na wtorek. Po prostu. Więc odmawiamy, jeżeli chcemy, bo możemy to zrobić. No i takie coś to jest przynajmniej ze strony klienta gaszenie pożaru. Ja to tak widzę, bo on oczywiście, że wiedział o tym, że będzie potrzebował czegoś od nas. Najczęściej on wiedział o tym wcześniej. Naprawdę, przynajmniej. Raz się zdarzyło, o, w naszym życiu zawodowym, ja kojarzę jedną taką sytuację, że no, weszły te tarcze covidowe i tam były 2 dni na złożenie jakichś wniosków, jakieś straszne dotacje i finansowanie i to był koniec kwietnia i w majówkę i po prostu klient musiał mieć zaksięgowane dokumenty, po prostu to wyszło tak nagle,
Wszyscy się wtedy dowiedzieliśmy, że to tam są 2 czy 3 dni, on do 2 maja mógł tylko złożyć. Dowiedział się o tym 30 kwietnia i rzeczywiście 30 kwietnia do nas przyszedł, żeby mu zaksięgować kwiecień w majówkę. Tak, to tak się raz zdarzyło, że i on nie wiedział, my nie wiedzieliśmy, no ale, ale tak poza tym, to klienci wiedzą, że będą brać leasing, że będą u notariusza coś dyskutować, że będą kredyt do banku brać. Oni to wszystko wiedzą. I tylko po prostu pożar im się zaczął palić, bo nie ogarnęli rzeczywistości, nie zaplanowali sobie tego wszystkiego i przerzucają na nas, na księgowych, swój problem, tego swojego gorącego kartofla. Tak? Ten, proszę, żebyśmy my ugasiły ich pożar, a to jest ich pożar. Chcę wam powiedzieć, to nie jest nasz pożar. To nie jest nasz problem, że klient na jutro potrzebuje bilans. Naprawdę to nie jest nasz problem. To jest klienta problem. I teraz ja mam gasić mu pożar. Tak? Uratować go z tej strasznej sytuacji, w której się postawił, w której mnie postawił. No ogólnie on jest w czarnej dupie i on na jutro potrzebuje. No i co? I dlaczego ja jakby przejmuję lub chcę przejąć tą ten jego pożar. I za to, że uwaga, on się pomylił i po prostu źle w kalendarzu datę ustalił spotkania z tym notariuszem, tak? Przecież to on zrobił błąd. Przecież on zamiast, kurde, umówić się na za tydzień w piątek, on się przez pomyłkę umówił na jutro rano, na piątek, tak? To jest jego błąd. I dlaczego ja mam teraz za darmo na przykład gasić ten pożar jego? Tak? Ratować go z jego błędu, wyciągać, on po prostu durnaja, po prostu się umówił na zły piątek, no. Czy to jakaś bzdura, jutrzejszy piątek, tak? Więc nie przejmujmy odpowiedzialności za błędy klientów, za ich złe zorganizowanie się życiowe, za ich nieogarnianie rzeczywistości, kalendarza i brak sekretarki, bo dziadują na sekretarkę, która im ogarnie rzeczywistość. I asystentkę jakąś, tak? Nie przyjmujmy za to odpowiedzialności. To nie jest nasz problem. Tak? To jest ewentualnie jakieś dla nas zlecenie, gdzie możemy dobrze zarobić. Możemy go nie przyjąć. Możemy je przyjąć. Ale ogólnie to nie jest nasz problem. Po raz 10 powtarzam. Co jeszcze bym chciała tak powiedzieć, że jeżeli klient dzwoni do nas i mówi tam, dzień dobry, ja tam potrzebuję ten bilans, bo wie pani co, bo jutro, tak? Bo jutro mam i ja muszę dzisiaj ten bilans dostać. To my nie musimy od razu mu powiedzieć, tak, dobrze, okej. Nie musimy. To, że on czeka tam na linii i czeka na jakąś naszą reakcję, to nie znaczy, że się doczeka. Możemy mu powiedzieć, rozumiem, oddzwonię do pana za 15 minut. Teraz nie mogę rozmawiać. Możemy się rozłączyć. I możemy sobie dać ten czas, żeby to przemyśleć, żeby to przegadać, żeby umówić się z pracownikiem, tak? Dowiedzieć się, czy on ma wolne moce przerobowe, czy on da radę zrobić daną rzecz. Ja mogę się zastanowić nad moim planem dnia, chwilę. Ja mogę po prostu zastanowić, czy coś mogę przełożyć, czy dam radę, jakie koszty będą przyjęcia tego zlecenia, te alternatywne koszty. Nie musimy klientowi od razu mówić dobrze, zrobię. Tak? Możemy zastanowić się nad wyceną, zadzwonić, przećwiczyć sobie taką rozmowę. Możemy zadzwonić po 15 minutach i powiedzieć, wie pan co, okej, okay, ale będzie to tyle i tyle kosztowało. Przelew poproszę teraz na konto, abym wiedziała, że mam rezerwować wieczór na pracę dla pana. Więc nie musimy od razu zgadzać się, tak? My tak najczęściej jesteśmy w taką presją postawieni przez tego klienta, ale naprawdę można powiedzieć, za chwilę oddzwonię, ja się muszę zastanowić, tak? On oczywiście, tak, ale ja tego potrzebuję, tam. Ale zdarta płyta, za chwilę do pana oddzwonię. I już. I zastanawiamy się, i wszystkie za i przeciw, i mamy chwilę, żeby odetchnąć. I żeby nie być pod tą presją, aby ułożyć sobie rozmowę z klientem, wycenić usługę po prostu, tak? Zastanowić się, co chcemy mu powiedzieć. Więc to jest to. Ja myślę, że
Wiele z nas tutaj, wielu z was ma takie historie, jak chcecie się z nimi podzielić, to są niestety często smutne i gorzkie historie, kiedy się daliśmy złamać, kiedy się daliśmy podejść, kiedy po prostu są takie historie, które nas bolą, jak ktoś chce się z nimi, chce się nimi ze mną podzielić, to ja bardzo chętnie poczytam wasze maile, bo wiem, że wiele z nas nosi w sobie takie wspomnienia takich różnych, najczęściej właśnie gorzkich sytuacji związanych z różnym stresem. My też takie mamy sytuacje, różnie się takie sytuacje kończyły, więc wiem, wiem, że to nie są wesołe historie, bo najfajniejsze, cudowne to tak, ja mówię, klient mówi, ja wyceniam, on płaci i robimy i wszyscy są szczęśliwi. Ale takich nie pamiętamy za dużo, pamiętamy najczęściej te ciężkie i stresujące momenty. Więc tak na sam koniec podsumowując, taka usługa deluxe to z jednej strony może być właśnie super fuchą, która nam wpada, podreperuje nam biznes, trochę podreperuje nam budżet. Wszyscy wiemy, na co byśmy wydali te 2 albo 3 tysiące więcej, tak? Gdyby nam wpadło i z wydaniem tej kasy nikt nie ma z nas żadnych problemów. Natomiast z drugiej strony mogą się takie usługi wiązać właśnie z różnymi wyrzeczeniami, stresem. Więc to jest taka słodko-gorzka usługa. Ta usługa deluxe. Taka słodko-gorzka i takim słodko-gorzkim akcentem dzisiaj kończę. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się my w cztery oczy tutaj za miesiąc pod koniec grudnia. Tematu jeszcze nie mam przewodniego, o którym będę opowiadać. Może macie jakieś sugestie, to czekam na maile albo na messengery od Was, a zapraszam Was za tydzień już na klasyczną prasówkę z Natalią z 2 tygodni. Także dziękuję Wam dzisiaj. Przeczytam zaraz czat, bo nie jestem w stanie śledzić zarówno to, co piszecie na czacie, jak i do Was mówić. I zapraszam na za tydzień na prasówkę.